Damiana. I chyba na ławkę powędruje Lajos Ku. Tak jest, oto on. A w jego miejsce Lajos Kocisz. Lajos Kocisz, lat 25, z Honwedu, 1,67 m wzrostu, a na razie piłkę ma Balint. Kocisz był przy piłce. Nie mylić z tym słynnym Sandorem Kociszem, królem strzelców głową Węgrzy. Groźna sytuacja, kostka i wybić. Lubański wrócił na połowę. Wszyscy walczą jak lwy. Gadocha ucieka tam po skrzydle. Przy nim Wepi. Ostre wejście węgierskiego obrońcy. Chyba będzie rzut wolny. 16 minut do zakończenia spotkania. I 2-1 dla Polski. Kraska. Wymiana teraz piłki. Lubański. Nadal Lubański. Kraska. Świetna akcja i niesamowita historia. Niesamowita. Robert Gadocha 2 metry przed bramką w takiej sytuacji nie potrafił skierować jej płaskim strzałem do siatki. Peter Juchasz. Jeszcze raz ta sama sytuacja. No, długo będzie pamiętał Gadocha tę sytuację, ale może jeszcze stworzą mu Lubański i reszta kolegów podobną. Może będzie miał okazję do rehabilitacji. Na razie Sołtysik. I znów długie podanie. I znów Gadocha. Poradził sobie z Wepi. Sołtysik. Gadocha. Wyszedł ze zwodem. Piękne prowadzenie prawą nogą piłki. Tuż przy nodze. Nadal Robert Gadocha. No! Oburzenie na trybunach. Sędzia pokazuje, że nic nie było. I Lajos Kocisz teraz w kąt natarciu. Anczok i natychmiast wraca Maszczyk. U góry ekranu Dejne państwo zobaczycie. Znów dwa krzyżowe podania. Kazimierz Dejna. Pole karne. Nadal Dejna. Rzut rożny. Przy zbliżeniach widzicie państwo naszych zawodników. Bardzo zmęczeni, ale walczą, walczą nieustępliwie. I zmiana w zespole polskim. Ryszard Szymczak, teraz piłkarz warszawskiej gwardii. Zmieni chyba Kazimierza Dejne, który mocno poturbowany schodzi z boiska. Dziękuję mu za znakomitą grę trener Kazimierz Górski. Dwie bramki Kazimierza Dejny. Wspaniała gra w dzisiejszym spotkaniu. Utyka na prawą nogę. I proszę państwa, rozpoczynamy akcję. Przypominam, Ryszard Szymczak, piłkarz drugiej linii, król strzelców aktualny naszej ekstraklasy. Do końca spotkania 13 minut. Lesław Ćmikiewicz. Jeszcze jeden piłkarz węgierski, patrzę znów poza monitor, rozgrzewa się. Boczny obrońca na razie Wepi. Kocisz. Sicz. Podanie w uliczkę. Niebezpieczne, ale jest tam obrońca i już Sołtysik. Szkoda, że nie przytrzymał piłki. Połowa drużyny polskiej. Balint. Pancic. Nadal rozgrzewa się Kalman Todd z numerem 8. Jeszcze jeden napastnik. Out.
po pół metra chodzi w lewo, w prawo. Antal Dunaj pomagał sobie przy wyskoku łokciem, rzut wolny z naszego pola karnego. Jeszcze jedna zmiana, jeszcze jeden napastnik. Iluż tych napastników będą mieli Węgrzy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięciu, sześciu napastników. 11 minut do końca. Rezultat 2-1 dla Polski w meczu o złoty medal olimpijski z dwukrotnym zdobywcą złotego medalu na igrzyskach w Tokio i w Meksyku reprezentacją Węgier. Sołtysik. Widać, że jednak już harujący od początku Zygfryd Sołtysik osłabł. Już w kontakcie z zawodnikami, rosłymi zawodnikami węgierskimi, traci kontakt z piłką, pada często na ziemię, ale podnosi się natychmiast i goni uparcie swych przeciwników. Gut i Gorgoń. 30-metrowe wybicie. Krótsze wybicie głową Balinta. Piłka poza boiskiem. Tak jest. Tot. Zmienia Antala Dunaja. Tuż przy linii. Piłka wychodzi na aut. Jesteśmy blisko pola karnego drużyny węgierskiej. Gecsi. Kraska. Dążył Szymczak. Szymczak ustawiony po lewej stronie. Słusznie. Ucieka jak najdalej z piłką od naszej połowy. Ryszard Szymczak. Wepi przy nim. Maszczyk. Ćmikiewicz. Boczny obrońca Zygmunt Anczok. Szymczak. Nadal Szymczak. Piłka od przeciwnika, Szymczak, gadocha! Szymczak strzał prosto w bramkarza. Niesamowita historia. I znów po znakomitej akcji z udziałem czterech zawodników. 9 minut. Ćmikiewicz. Gut. Gadocha. Pole karne. Rzut rożny. Wspaniała gra naszego zespołu nadal. Polacy wiedzą, że do końca już niewiele minut, że trzeba piłkę trzymać jak najdalej naszej połowy. Robert Gadocha. Lubański! Coś niebywałego. Sam się dziwi pan Włodzimierz, jak to się stało, że nie trafił. Dziękuję ci za dośrodkowanie do Roberta Gadochy. Wepi. Znów Węgrzy. Zostaje tylko Balint z tyłu. Cała ich drużyna. Michali Tot. Dwóch świeżych zawodników.